Witam was serdecznie w kolejnym odcinku drogi do Grand Championa. Na start sobie losujemy auto. Wylosowało nam takie dziwne coś, czyli Reapera. No i zaczynamy od rangi Champion 1, Dywizja 2. W naszym teamie jest internetowy, lecimy. Dobra, zaczynałem pierwsze spotkanie. W przeciwnym teamie zwycięzca turnieju championowego, czyli trochę wyższy poziom. Dziwne, że internetowy używa zwycięzcy turnieju diamentowego, jak ma championa. To jest w sumie zastanawiające. Ale dobra, lecimy. Jakby co? Zasady na dzisiaj są proste. Gramy na klawie, chyba że są dwie zasady złamane. Jeżeli przegrywamy, a jest mniej niż 2,5 minuty do końca, to przechodzimy na pada. Albo jeżeli nie wygrywamy, jest mniej niż minuta. No i to tyle z zasad. Tak to gramy na klawie, jak wszystko idzie w miarę zgodnie z planem. Jedynie tak na uratowanie się będziemy przechodzili na pada, żeby odratować ewentualnie spotkanie. A i co do zagrań, to nawet już nie pokazuję pewnie wam tej płachty, co mogę robić, czego nie mogę, bo od championa mogę robić teoretycznie wszystko. Jedynie to takie między nami ustawienia, że sobie dalej cisnę na klawie. No, to jest jedyne, co się zmienia. To takie zmiany z chwili na chwilę. Ja sobie skoczę na bloka. Nie no, internetowy jak zasadził. Po pierwsze, ja się nie spodziewałem, że trafię w piłkę w powietrze, jak wyskoczę na klawie. To jeszcze internetowy tak tutaj zasadził strzała. Nie no, coś tu się dzieje niebywałego. Niesamowite, co tu się dzieje w ogóle? Aż mi... Dobra. Już nie przestawiam nic. Freestyler? No nie no, nie wiem czy piszesz o mnie czy o sobie, ale no team freestylerów ewidentnie. Dobra, ja sobie przyjmę piłę, kopnę ją do lewej za plecy typa. I 3-0. A, to też jest ważna sprawa w sumie, bo... Jak już jesteście na czempionie, to musicie na to zwracać uwagę, że jak tyłek, że jak gość idzie ustawiony w tę stronę, to zawsze sobie kiwajcie go za plecy. Piłeczka za plecy i gościu nie ma co robić. Widzicie, jak łatwo dalej na klawie, w razie czego. No. Dobra, to sobie kopniemy do rogu, odbije się od krzywego, podamy do internetowego i prawie gol. Ale nie no, o kurde, nie ten przycisk, chciałem zboostować. To jest to, co mi się jeszcze nie podoba na klawie, że ciągle mylę przyciski. Nie pytajcie, jak to robię. Ale to jest padaka, że ciągle klikam podskok zamiast boosta. To znaczy ciągle, że się zdarza to. Siema Tuni, witamy Tuniego na odcinku. Dobra. Internetowy skacze do tego. Nie ma zagrożenia. Oła. Znowu za plecy. Jakoś go mijamy. Ja z tego nie będę wyskakiwał. A zresztą, on leci, to ja się cofnę. Tutaj mała kolizja nastąpiła, ale nic się nie dzieje. Dobra, przebijmy piłkę wysoko, żeby ten pierwszy przynajmniej nas nie zaatakował. Tak, nadal klawa. O! Nie, no dobrze mi idzie skakanie dzisiaj. Jestem pod wrażeniem, że trafię w piłę. Dobra, zobaczmy, co zrobi internetowy. Jakby to leciał w bramę, to w zasadzie z tego, że było nas dwóch, by się zrobiło to, że nie ma nas żadnego, bo troszeczkę za dużo miejsca, za dużo czasu internetowy zostawił. Ale mniejsza, nic się nie stało. Podajmy na prawo, bo strzelić z tego nie strzelę. Dobra, nieważne. Internetowy ładuje. Ja się tutaj cofnę, przyjmę piłkę do narożnika, żeby nie mogli bezpośrednio strzelić. Mam nadzieję, że samobuja zaraz nikt nie strzeli. Okej, ja sobie stoję w bramce, żeby było bezpiecznie. On jest tyłem, to mocno nie wykopię, więc mogę trochę podjechać. No i raczej nie zakręci do tego też. Jechał bezpośrednio cały czas przy piłce. Tutaj pozdrowienia dla małego Mikiego. No i pozdrawia widzów generalnie mały Miki. To jest też fajna informacja dla was. Dobra. Będzie zaraz kontratak, coś czuję. Coś zacząłem mówić, ale mi wypadło. Dobra, mniejsza, zaraz pewnie się to samo wydarzy. Jak to jest coś ważnego, to się będzie przydarzało co chwilę. I strzał nad poprzeczką. Internetowy to powinien mieć, ja tam nie będę podjeżdżał, dopiero teraz na tę dobitkę. I jest 4-0. Łatwo, no co ja będę gadał, łatwo. Internetowy ładnie zasadził. No i pierwszy mecz wygrany, szybko poszło. Pozdrawiam ty, internetowy jeszcze pozdrawia tuby. Kolejne spotkanie, Gliznesman w teamie. Przeciwnicy się nienawidzą tego, jak ktoś się wywali na wznowieniu. Zawsze wtedy wychodzi najlepszy kick-off na świecie. Wystarczy, że ktoś zrobi misklik i tyle. Dobra, mogłem to strzelić, bo fajnie Gliznesman nam podał. Jednak się nie udało. On to ładnie do boku wybił.
Tutaj Gliznesman za bardzo podjechał do przodu, przez co, jak widzieliście, nie mógł sobie tej piłki zagarnąć fajnie i musiał się wycofać zamiast tego. No ale to powiedzmy, że wszyscy mam mini wyczucia. Ja podbiję, może coś z tego będzie, nie trafiłem. My się cofamy na pełnej. Jest ta piłka w narożniku, to sobie tutaj poczekam na drugim słupku. Dokładnie. Okej. Biznesman pojechał tam po boosta. Trochę ryzykownie, ale powiedzmy, że przeciwnicy nie byli przy piłce, więc można było jak najbardziej tam podjechać. Ale znowu jest ta sama sytuacja, zobaczcie. Minęła minuta, dwa razy już była ta sama sytuacja, czyli to jest coś, co na pewno notorycznie robi Gliznesman, że po prostu podjeżdża za blisko do piłki, za blisko jedzie za kimś, no i w momencie, kiedy piłka się odbije, to ona leci mu za plecy. I znowu jest ta sytuacja, to jest cały czas, Gliznesman cały czas za bardzo wyjeżdża, jest ustawiony tak jakby w złą stronę, że nie może nic zaatakować. Mimo, że teoretycznie jest w pobliżu piłki, to nic nie może z nią zrobić. No tam za bardzo wyjeżdża. Dobra, ja to spróbuję strzelić. Jest 1-0. No ale jak widzicie, już to jest taka... Nie wiem, w poprzednich meczach nie obserwowałem tego aż tak. W sensie, no na tych... na czempionie. Chociaż zagram jeden mecz na razie. Ale pozdrawiam Pedra Sixa oraz Freaksa na odcinku. I przez to, że czytałem pozdrowienia, nie zauważyłem, że na quick chacie Gliznesman mi napisał, żebym jechał. Dobra, mniejsza, nic się nie stało w sumie. Mogło się stać tragicznie, ale mieliśmy farta. Taki wylot, co teraz robił Gliznesman, też było zmarnowaniem boosta i oddaniem piłki, bo nie mógł z tego wygenerować dużo więcej siły. Tak jak teraz przeciwnicy razem wyskoczyli, też było bardzo bezsensowne. Powiedzmy to w ten sposób i strzelamy na 2-0. Jeszcze to ja Frejo i jego mama też jest pozdrowiona. Nie wiem, dzisiaj każdy kupuje pozdrowienia. No. Tak, to są czempy. Widzicie, jak czempy grają w tych czasach, jak się cokolwiek robi. No i to jest najśmieszniejsze, że faktycznie jak się ogląda, to nikt z was pewnie nie dowierza, że to są czempiony. A tak faktycznie to wygląda z perspektywy oka osoby trzeciej. Jak ziomek sobie na klawie gra, co nic nie umie robić, a i tak w sumie idzie łatwo. Dobra. Ja tam nie będę podjeżdżał, bo nie byłbym pierwszy i to byłoby strasznie ryzykowne. Gliznesman ładnie zblokował. Tutaj mini wylewik, ale wybijemy piłkę. Gliznes dalej ma piłkę. Okej. Podlecimy. Poczekam, może nie trafi. Nie wiem, co, jak to skomentować. Coś chciałem powiedzieć, ale w sumie nie ma potrzeby. Tutaj sobie podjadę tylko podbić. Szkoda, że tego jeszcze raz nie podbiłem nad nim, bo byłaby fajna wrzutka. Zniszczymy przeciwnika. Zchallenge'uję, ponieważ Gliznes stał w bramce. Tutaj znowu taki podskok, którym się wywalił, ale to jest cały czas. Dobra, obronimy to, ale widzieliście, była piłka na ziemi, nie było przeciwnika w pobliżu. Nie wiem, czy to był misclick, czy to było celowe zagranie, ale Gliznes po prostu najzwyczajniej w świecie sobie podskoczył, minął piłkę i przez to stracił całą kontrolę, oddał piłkę, pewnie też trochę boosta zmarnował. No, i strzela teraz bramkę, więc napiszmy mu ładny strzał, żeby morale podbudować. No, co mam zbindowane pod kwadratem? Jak gram na głównym koncie, to mam stol zbindowany pod krawatem. Krawatem, kwadratem. Pod krawatem nic nie mam, bo nie mam krawata. Dobra, nie jadę po tego boosta na boku, tylko się wracam od razu tutaj. Na wypadek, jakby jakiś strzał niezapowiedziany się miał wydarzyć. Tutaj, najprostsza interwencja na świecie. Dobra, przeciwnik zniszczony, teraz... Dobra, jedź z tym, ciśniesz. Mam takie trochę wyjechanie, że ta piłka zaraz po tym wróciła. No i to... No co tutaj mogę powiedzieć? Można było zagrać piłkę do boku i by nie było problemu. A to jest tak naprawdę, miałeś piłkę i tak pojechałeś, że ona zaraz potem wróciła. Z tą różnicą, że był tylko jeden defensor. Ta piłka była strasznie niewygodna. No taka nauka na przyszłość, żeby uważać bardziej na 50, nie jeździć przez środek przy własnej bronie. Dobra, kopniemy. Tutaj... Znowu jest trochę wrzutka, ale ja się tutaj ustawię na wypadek, ale się zderzyli! Jak bałwany. Dobra, nie mam piłki na dachu, to polecę na jakieś 50.
Dostaliśmy dema, ale to w sumie nic nie zmienia, przynajmniej się tepniemy do obrony. Jest bardzo fajnie, on próbuje robić jakiegoś aeriala. On to sobie po prostu ze ścianki zblokuje i kontrujemy. No i to są właśnie te aeriale, no. Wy powiecie, że tutaj ludzie latają, ale zobaczcie, jak to się łatwo broni, bo to w trakcie lotu mają bardzo małą kontrolę nad piłką. I to nie ma problemu, wystarczy zachować jakiś spokój i nie wyskakiwać do nich, tylko czekać cierpliwie przy bramce i to się łatwo powinno bronić zawsze. Okej, tutaj miśnięcie piłki. Też się trochę przestraszyłem, prawdę mówiąc, bo myślałem, że bumpa dostanę od tego wracającego wariata. Ale dobra, to akurat moja wina. Nie ma co, podjedziemy do wznowienia. Wygrywamy dosyć mocno, mam nadzieję, że nie będzie wyskakiwał, tylko z ziemi to uderzy, dobra. A, nie ma co do tego narożnika jechać, on tam podlatuje do tego w ogóle bez sensu całkowicie, mógłby to... z ziemi uderzyć, ale prawie straciliśmy bramę, dobra, udało się wygrać. No i tutaj pozdrowienia dla Damiana od Gliznesmana. Damiana Italiana. Dobra, kolejne spotkanie, Patricia w naszym teamie. Słabe wznowienie zrobiłem, ale trzeba zacząć w końcu napierdzielać tych przeciwników. Patricia tam atakuje po skrzydle. Wrzutka, teoretycznie jakbym podjechał, to mógłbym to zmieścić, ale z moimi umiejętnościami by się to nie udało, więc nie będę ryzykował zostawienia teammate'a samego. No i przeciwnik strzelił resecika. Ale spokojnie, pamiętajcie, że my mamy wszystko odblokowane, więc jak to się okaże, że jest smurf czy coś takiego i strzeli drugą bramkę, to zaraz wchodzimy na pada i pokażemy mu, co to jest smurf. No, ale może to był po prostu przypadek, bo na czempionach też się zdarzają dobre zagrania. Okej, ja sobie tutaj poczekam. Patricia trochę mnie skrócił. Kurde, nie wiem, czy to jest pan czy pani. Mogłem się wcześniej dopytać, ale to będę mówił. Nie wiem jak, dobra. Ciśniemy. Ale nie podoba mi się ten teamek. Jakiś taki stinki jest, jak na moje. Dobra, jedziemy na pełnej. Na BO. Dobra, dobry wylew. Tutaj kolejny i pusta bramka. Proszę, nie wybijaj tego. Dobra, jest, nice one. Jeju, bałem się, bo to leciało w bramkę, ale bałem się, że piłka zostanie podbita i to walnie w poprzeczkę. Po tym uderzeniu, naprawdę miałem straszne obawy tego. Ale okej, powiedzmy, że działa. Ja sobie tutaj kopnę piłkę do prawej. Wrócimy się na długi słupek. Tutaj taki mocny strzał. Ja sobie... nie mam tego. Dobra, ale to na szczęście nie leci, ale wylew był straszny. Ale dobra, widzieliście, na początku taki flip reset ze strony przeciwnika. No i już się zaczęła normalniejsza gra, czyli wylewy strategiczne i nadrabiamy na naszej klawie, nie potrafiąc podskoczyć dobrze. No ale zaczął się grubo mecz, nie powiecie, że nie. Dla mnie to smurf? Nie no, w sensie ludzie na czempionach naprawdę potrafią mieć dobre mechaniki. Więc to pewnie nie był smurf, tylko po prostu mu się udało ten raz na 3000 prób. Powiedzmy to w ten sposób. Po prostu ludzie, no mówię, że tutaj są mega niepowtarzalni. To, że mu raz wyszło, potem mu nie wyjdzie to samo zagranie 10 razy z rzędu i straci 10 goli z kontry. Jest na tej zasadzie. Dobra, on sobie samobuja leci strzelić? Dobra, nie tym razem niestety. Ja sobie polecę na 50. Wracamy się do bramki już. Z tego nie ma zagrożenia. Dobra, przebijmy piłę po prostu. Może z tego będzie gol. Dokładnie, 3 do 1 za takie podstawowe zagranie. Oni strzelili jednego flip reseta. Byście powiedzieli w końcu, że coś, co się zdarza faktycznie na tych rankach, co piszecie w komentarzach, w końcu padła jakaś bramka na odcinku ze strony przeciwnika. No ale widzicie, to nic nie znaczy. To naprawdę nie jest trudniejszy mecz od tych poprzednich. I tutaj jest to, co ja cały czas wcześniej wspominałem. Unikajcie tych kornerów, no bo jak jesteście w kornerze, no to nie wiem, to by chyba 10% szans na to, że osoba na tej randze się nie wyleje i nie trafi w piłkę. Jakby pojechał do bramki, to by nie było żadnego ryzyka. To by było na zasadzie, piłka by się odbiła i by po prostu można było pojechać tam gdzie się odbiła, a nie próbować zrobić jakieś epickie wybicie.
Także to nie było tyle wylew, to nawet nie był wylew. No wiadomo, że piłka nie trafiona, ale to było za sprawą decyzji źle podjętej. No tam nie trzeba było się udawać nawet. Dobra, fajnie, że to tutaj do boku zostało wybite. Teoretycznie to kontrolowałem, nie było przeciwników i mogłem sobie pojechać na drugą stronę, ale nie wiadomo, jakby to było z randomem, czy on by miał kontrolę jakąkolwiek. Ten to widzę, że tylko flip resety ćwiczy całe życie i będzie na to latał. Fajnie, taki stereotypowy zawodnik z tej rangi. To mi się podoba, że taki ktoś też jest. Bo macie teraz porównanie tego, że faktycznie tutaj też, że jesteśmy na takiej randze, na której się spotyka takie zagrania, o których faktycznie piszecie. Dobra, ja kopnę piłę i się zaraz zrespię w bramce. Standardowo. Może jakiś bump? Nie. Ja tam nie będę podjeżdżał, mam nadzieję, że nie będzie wyskoku. I jest wyskok. Podanie do przeciwnika i wyskok. Miałem nadzieję, że to się nie wydarzy, ale jednak się wydarzyło. Natomiast tutaj za sprawą też fatalnej decyzji przeciwników strzelamy gola na 4-2. Ale jak to obserwujecie, to widzicie, naprawdę to jest giga dużo błędów. Ja nie mówię, że ja nie robię ich. Zwłaszcza tutaj, no głównie moje błędy tutaj wynikają z tego, że nie potrafię nic zrobić mechanicznie. Ale no naprawdę, nic nie potrafiąc, na chillku można wygrywać. Mimo, że przeciwnicy faktycznie już w tym meczu latają na te flip resety. Ale takie wyskoki ze ścianki są bez sensu, bo znowu, jest to co cały czas mówię, zjedźcie sobie na ziemię i na ziemię uderzcie piłkę. To będzie dużo bezpieczniejsze, będziecie mieli większą kontrolę nad piłką, same plusy generalnie. Dobra. Okej, okay, powiedzmy, że żyjemy. Okej, okay. Ja to wykopię. On tutaj znowu jakieś strategiczne robi areale, które mu nic nie dają absolutnie. No ale podobają mi się ci przeciwnicy, podoba mi się, że taka gierka jest. Że taka gierka się przytrafiła. Naprawdę, spoko. Ja to wykopię mocniej, bo Patrycia nie miał żadnego rozpędu. I na pełnej uderza. Jest 30 sekund do końca, to już starajmy się zagrać trochę defensywniej, żeby nie zaprzepaścić całej przewagi. Tutaj jest znowu bezsensowny wylot, ja to sobie podbiję do góry. Wylot ze strony przeciwnika, też kolejne, to są takie oddania piłki. Wylot, który skutkuje tylko i wyłącznie oddaniem piłki, więc oczywiście bardzo fajnie. Ja się cofnę. Bardzo ładne zniszczenie przeciwnika, co odebrało im właściwie wszelakie szanse. Już sobie podlecę, bo i tak jest 0 sekund. I first rule na zakończenie. A ta gierka mi się podobała, bo przeciwnicy faktycznie byli mechanicznie ogarnięci, robili nawet flip reseta na nas strzelili. I to chyba z double tapem, no to nic więcej nie możecie tutaj oczekiwać, naprawdę. Czemu jest ciągle dywizja druga? Nie wierzę. Dobra. Czwarte spotkanie. Kacperek w teamie, czyli osoba, co była już kiedyś na streamku. Także bardzo fajnie. Czekajcie, co ja zresztą gadam? To jest stary widz. Widz, co od bardzo dawna jest na kanale, ale kiedyś pod inną ksywą. Nie wiem, czy tutaj zdradzamy tę ksywę. No i strategiczny strzał w spojenie. Dobra, muszę się wracać na pełnej, bo inaczej się to źle zakończy. Muzyczka się skończyła, ale zaraz ją oczywiście odpalimy. Tutaj na chillku przyjmijmy piłę. Kopnijmy w ten sposób. Obronili, ale no było duże zagrożenie. Jakbym to mocniej kopnął, to pewnie byłaby bramka. Albo celniej. No dobra, Kacperek ciśnie. Nie wiem, czy ma zamiar nam podać, ale to było strasznie ryzykowne, bo mogła się piłka spinczować z przeciwnikiem i tracimy gola, ale przynajmniej mogę odpalić muzykę. Dobra. Muzyka odtwórz ponownie. Okej. Dobra, już przynajmniej muzyka działa. Także będzie o tyle lepiej. Czemu stres cię zjada? Nie wiem, czemu stres cię zjada, ale jedziesz do piły. Dobra, ja sobie zawrócę. Przydałoby się nauczyć half-flipa, co wam polecam. Ja na klawiaturze pokazuję. Nie no, po prostu, nie wiem. Mógłbym się w sumie nauczyć half-flipa na szybko, ale jakoś tak nie wyszło. Dobra, spróbuję to kopnąć. Do lewej. Dobra, jest. To było tak beznadziejne, ale i tak zadziałało, więc gituwa. Po prostu przyjąłem piłę i za nią pojechałem. I tyle działa, naprawdę. Niesamowite to jest. Ja myślałem, że... No bo zawsze wspomnienia są takie, że był mega problem z wbiciem rangi. A teraz tak śmiesznie się powraca do tych poziomów. Jak się już ma większe doświadczenie,
i nic nie robiąc wygrywa mecze, praktycznie. Dobra, zobaczmy, czy Kasperek to wykończy. Strzał w sumie... no średni, średni, przeciętny. Poczekajmy, bo teammate jest zniszczony, już powinien być cofnięty. Dobra, cofnę się za Kasperka. Proszę, nie zderzmy się, dobra. Ominięcie zrobiłem strategiczne górą. Byleby się nie zderzyć, takie to było... trochę po wylewie zagranie, ale dobra, Kasperek strzelił gola, więc ja jestem happy. Może dzisiaj przez cały odcinek nie użyjemy kontrolera, także ostatnio graliśmy trochę na padzie, a dzisiaj pełny odcinek na klawiaturze, to fajna sprawa w sumie. Dobra zmiana, że tak fajnie to dalej idzie. I po wznowieniu gol od razu, proszę, dobitka. Aj, niestety. Niestety, nie tym razem, dostaliśmy demo. Ale okej. O kurde, dobra, ładny blok. Ja tu podjadę na pełnej, żeby to nie od... żeby nie było bomby w bramę. Temu wykopię strzała. Kacperek go fajnie atakuje. No i zabrał mu piłę, bardzo fajnie. Dobra, poczekajmy, co się tu stanie. Nie umiem podlatywać, to nie podlatuję. Tutaj znowu nie będę wyskakiwał, żeby móc się szybko cofnąć. Siema Birtek, witam pana komentatora. Dobra, nie będę mówił, nie będę zapowiadał, bo teraz odcinek jest nagrywany. Czekajcie, na klawie najlepsza bramka życia? Nie, dobra, to napada, będzie trzeba przejść. Ale w ogóle tutaj dla... no dobra, nie będę tego mówił, w przerwie pomiędzy meczami, zdradzę widzom. Ale nie, dobra, bo zrobiłem najgorszą rzecz i zacząłem mówić czegoś, czego nie dokończyłem. No generalnie jutro jest ten turniej komentowany, Odyssey League, finały polskie, dlatego... wy to już oglądacie w przyszłości, ale na streamku jak to nagrywam, no to jest jutro. Więc jutro o 17 zapraszam na streamka z finałów polskich. No. I Birtek też komentuje. No, także ten... w sensie nie razem ze mną, tylko osobno, tak. Jakbyście... jakby ktoś mnie nie lubiał, to może tam wbić. Koniec z... z przeszłości odcinkowej. Jest pusta bramka. Nie... mogłem do tego nie skakać, ale miałem wielką ochotę to zrobić, ale na szczęście udało się trafić bramę. Na szczęście udało się załadować bramę. No sorry, Szymon, no co ja ci poradzę, przynajmniej masz wybór. Dobra. Kacperek zagrywa do prawej. Tutaj lepiej się cofnąć od razu, bo jest lipa. Czy będzie wylew? Nie no, znowu wyskoczenie z takiego kąta, że nie mógł zdobyć bramki, więc fajnie. Kacperek chyba jedzie solo, wiedziałem, że dostanie, że zaraz zostanie zniszczony, ale nie mam go na głosowym, to nie będę mu krzyczał przez streama. Tutaj też go słyszałem, ale refleks nie ten. A ten QXI cały czas skacze do piłki w taki sposób, że nie ma nawet szans fizycznie potem tego zmieścić w bramce. Także to jest jego błąd. To też trzeba zwrócić uwagę. Kacperek robi solowe akcje. Zobaczymy, jak sobie poradzi za chwilę. Potrzebujesz przyspieszenia? Ja też. O kurde, jako świeca. O, dobrze, że ten przebił wysoko nad bramą. W takich sytuacjach, jak teraz był Kacperek, może ci zachować więcej spokoju, bo nie było żadnego przeciwnika w pobliżu i mogę sobie przyjąć piłkę po prostu. Zabrać... o kurde! Co jest? Jakieś lagi? Czy... lagi, no? Dobra. To tak jak powiedziałem. Tym bardziej, że są lagi, jest remis, jest mniej niż minuta do końca, to chwytam za kontroler, żeby przypadkiem tego spotkania nie przegrać. W sensie, no, żeby zmniejszyć szanse na to, że przegram. Bo jak przegramy zaraz przez to, że ktoś tu ma lagi na serwerze, to by była lipa. Czyli jednak na odcinku będzie przez chwilę grane na padzie. Dobra. Tu się przestraszyłem, że Kacperek podjeżdża. Okej. Dobra, cofnijmy się. Ała! Dobra, jedź do tej piły. Jedź już. Nie! Nienawidzę tego, takie wyskakiwanie. Nie wiem, jak mam na padzie, to się mniej skupiam na klikaniu w klawisze, dzięki czemu jeszcze więcej w sumie widzę, co się dzieje na boisku. Takie jakieś randomowe ataki na piłkę ze strony teammate'ów. Dobra, sobie kopniemy.
I to powinna być brama? Dokładnie. Dobra, to przychodzę z powrotem na klawę, jakiś gol strzelony. On się przez chwilę zrobiło niebezpieczne przez te lagi. No ale widzieliście, to są takie... Kacperek troluje? No net ci generalnie troluje. To jest najgorsza sprawa, że net też wywala. Dobrze, że u mnie wszystko działa przynajmniej. Ale okej, powiedzmy, że jest gituwa. Nie stracić bramy przez najbliższe kilka sekund i będzie miodnie. Dobra, mecz wygrany. Także w sumie chyba ostatni w tym odcinku, zaraz jeszcze pokażę statystyki. No i jedna dywizja do góry, nie wierzę. 4 wygrane mecze, jedna dywizja do góry, także trochę bieda. A tutaj macie standardowo statystyki na koniec, tak to się prezentuje. No i bez przedłużania, elo.